jesień trzeba zmieniać swoją pielęgnację? Nie zawsze i nie całkowicie, ale zmieniać się mogą potrzeby skóry, a nawet włosów. Powiem Wam, jak na nie zareagować, na co się przygotować i jakie kosmetyki mogą okazać się przydatne. Ale nie tylko, bo powiem Wam też, na co uważać, a czym się nie przejmować. Witajcie w krainie składów! To chyba czas, aby porozmawiać o pielęgnacji podczas chłodniejszych sezonów. Raczej nie będziecie musieli całkowicie odmieniać swojej pielęgnacji, ale jest parę rzeczy, na które warto się przygotować. W tym odcinku dostaniecie rady plus kosmetyki, ale możecie skorzystać z samych porad, a produkty dobrać sobie według uznania. No bo bardziej liczą się zasady. Będzie o wypadaniu włosów, o wypryskach, suchych ustach, retinolu czy przesuszu. Ale do rzeczy! Po pierwsze, włosy. To normalne, że jesienią i zimą może wypadać ich więcej i to nie jest powód do paniki. Skórę głowy możecie oczywiście wesprzeć, a nawet warto to zrobić, ponieważ w tym okresie potrafi być szczególnie przesuszona i osłabiona. Dobrym wyborem może być na przykład wcierka Neboa. Zawiera nawilżający mocznik oraz peptyd, który zapobiega wypadaniu włosów i jednocześnie wspiera ich porost. Na plus są tutaj także proteiny. Odbijają włosy u nasady, a to daje wrażenie, że jest ich więcej. No i warto przypomnieć, żeby zabezpieczać końcówki albo związywać włosy, jeśli jesteście na zewnątrz. Takie rzeczy jak szorowanie włosami po kurtkach i szalikach, czy przycinanie ich zamkami i tym podobne rzeczy, no też nie pomagają. Z takich zabezpieczających olejków mogę polecić na przykład ten zielony z Isany. Lekki, silikonowy i wydajny. Porada numer 2. Jeśli planujecie stosować retinol lub retinal, to polecam wybierać opcje emulsyjne lub kremowe. Emulsje to na przykład Basic Lab, a krem Veoli Botanica. Takie produkty są moim zdaniem nieporównywalnie lepsze od wersji olejowych, ponieważ od razu zawierają składniki łagodzące, ograniczają ryzyko pojawienia się podrażnień, przeważnie są stabilniejsze i przyjemniejsze w stosowaniu. Te produkty można stosować nawet solo, na noc i powinno być ok, jeśli nie macie jakiejś super wrażliwej skóry. Zaznaczę jednak, że jeśli nie macie skutków ubocznych, to dobrze. Niektórzy martwią się, że skoro nie ma podrażnienia i skóra się nie łuszczy, no to znaczy, że retinoidy nie działają. Nie! To znaczy, że macie tutaj szczęście, albo to jeszcze za wcześnie na ocenę. Te składniki działają z opóźnieniem, więc na przykład 2-3 użycia to za mało, żeby stwierdzić, że no a ja to nie mam skutków ubocznych. W moim przypadku te pojawiły się dopiero po 2 miesiącach. Ale przy wymienionych produktach retinizację można przejść wyjątkowo gładko. Dla niektórych osób protipem może okazać się też to, że wcale nie potrzebujecie retinolu. Wiem, że dużo się o nim mówi, że można poczuć presję, ale to nie jest wymóg i nie zmuszajcie się. Zarówno przy trądziku, jak i pierwszych zmarszczkach są jeszcze inne opcje. Więc jeśli nie czujecie się na siłach, to okej, znajdziemy inne wyjścia. Porada numer 3. Jesień i zima kochają ceramidy. Serio, te składniki są idealne na chłodniejsze sezony. Wspierają barierę hydrolipidową, chronią, zapobiegają przesuszowi i sprawiają, że skóra jest mięciutka w dotyku. Niektórym ten składnik może kojarzyć się z cięższymi formułami, ale przez ostatni rok pojawiło się mnóstwo lżejszych propozycji, które sprawdzą się nawet u cery tłustej czy trądzikowej. Moim ulubieńcem jest tonik z Veoli Botanica i on przy takich cerach zastąpi też serum. To takie bogate, otulające mleczko z dodatkiem przeciwzapalnej wąkroty azjatyckiej czy nawilżającej betainy. Do tego jest turbo wydajne. Używamy go we dwoje, ja nawet na ciało, a i tak butelka starcza nam na parę miesięcy. To jest cudowny kosmetyk, mój ulubiony z całej marki. Od niego właśnie zaczęła się nasza stała współpraca, bo tak mi się spodobał, że zaczęłam testować wszystko. Muszę przyznać, że krem też mi się sprawdził i był nawet zaskakująco lekki. Super, że znamy też stężenie kompleksu z ceramidami, bo to aż 2,5%. Przy czym obejmuje to również cenne kwasy tłuszczowe. I dajcie mi znać, czy chcecie aktualizację tematu ceramidów, bo mam dużo nowych kosmetyków z różnych półek cenowych. I rada
poboczne. Szczególnie przy droższych produktach sprawdzajcie ceny zestawów, bo często wychodzą znacznie taniej. Najczęściej opłaca się przy retinoidach, gdzie od razu macie na przykład krem z ceramidami albo coś innego łagodzącego w zestawie. Na przykładzie Veoli, no to zjeżdżacie na dół strony przy produkcie i powinno być wyróżnione. A następna rada to uwaga na porową pułapkę. Jesienią i zimą skóra często potrzebuje dodatkowego złuszczania, ale uważajcie, bo pory potrafią też być bardziej widoczne z przesuszenia i wtedy to mocniejsze oczyszczanie nie pomoże. Jak szybko sprawdzić, czy to tutaj leży problem? Przetestujcie jakąś porządną, nawilżającą maseczkę typu MediHeal. Oczywiście po maseczkach zawsze jest poprawa, ale skupcie się na porach przez kolejne dni. Prawdopodobnie wyczujecie, czy to ten kierunek. U mnie też tak właśnie było i jeszcze później na badaniu skóry się potwierdziło. No i w takich przypadkach też może sprawdzić się wspomniany wcześniej tonik. I znowu poboczna porada zakupowa. Maseczek MediHeal warto szukać też w Lidlu. Rzadko po rzadko, ale czasem trafiają się tam w świetnych cenach, typu 5 albo 7 zł. Polecam obserwować naszą grupę, bo tam są kochane osoby, które od razu wrzucają info o takich najlepszych okazjach. Albo wklejamy kody rabatowe do różnych sklepów. Tak więc nie tylko doradzamy, ale też wspólnie oszczędzamy. Następna rada, a nawet dwie, dotyczą ust. Pierwsza jest pielęgnacyjna. Może pamiętacie, że co roku polecałam pomadki Sylveco i dalej bardzo je lubię. Nadają się też do skórek paznokci czy na podrażnione skrzydełka nosa. Jednak tym razem wspomnę o maskach na noc. To po prostu gęstsze balsamy. Aktualnie używam nowości z Bielendy. Występuje jeszcze w wersji arbuzowej i mango. Ja wybrałam melona. Mało jesiennie, fakt, ale działają świetnie. Nie lepią się, faktycznie dobrze trzymają się ust i delikatnie czuć je nawet po całej nocy. Zapach i smak w tej wersji wypadają też zadziwiająco naturalnie. W przeciwieństwie do składu, bo mamy tutaj sporo parafiny. Ale akurat to norma w tego typu produktach, bo to właśnie ten składnik pomaga w utrzymaniu się na ustach przez tak długi czas. Jeśli wolicie naturalne, to może sprawdzić się lanolina albo na przykład coś od marki Lale. Miód pomarańcza wypada chyba najbardziej jesiennie. On się nie utrzymuje na ustach tak dobrze jak wersje parafinowe, ale niektórym to nawet bardziej służy, więc okej. W ogóle fajnie, że takie małe firmy zaczęły pojawiać się stacjonarnie w Hebe. I wiecie, że powstaje też dział z japońskimi kosmetykami? Koreańskie są już od dawna, więc super. A wracając do ust, to druga rada. Jeśli lubicie kolorowe pomadki, ale macie mocno przesuszone usta, to odpowiedzią może być Eveline i seria Flower Garden. Te produkty są czymś pomiędzy pomadką a błyszczykiem. Są mocno kremowe, dobrze napigmentowane i mają do tego wręcz mokre wykończenie i świetnie ukrywają przesuszone usta. Od błyszczyków różnią się także tym, że się nie lepią i nie przyklejają się do nich włosy. No i jeszcze serio nawilżają. Minusem jest trwałość, jak to przy kremowych pomadkach bywa, ale z drugiej strony kolor jest bardziej wyrazisty niż w przypadku standardowych barwionych balsamów. Następna rada dotyczy trądziku na ciele. W sezonie zimowym często się nasila, dlatego warto zadbać między innymi o podkoszulki czy bieliznę z tak zwanych oddychających materiałów, czyli takich jak bawełna czy wiskoza. Po drugie, uważajcie na drapiące czy swędzące szaliki, bo takie mogą powodować wysypy z podrażnienia. Póki mogę, to zwykle sama noszę golfy z wiskozy, a jak przychodzi sezon na szalik, to mam taki z mięciutkiej włóczki i nic mi po nim nie wyskakuje. Ale też pamiętam, żeby go często prać. I trzecia porada w tym wątku to wsparcie oczyszczania jakimś żelem, na przykład z kwasem salicylowym. Może być dokładnie taki sam, jak stosujecie do twarzy, ale jeśli chcecie jakiś specjalny, to taki ma na przykład Q&A albo ponownie Veoli Botanica. Właśnie go testuję i jest mocarny. Tutaj kwas salicylowy jest kapsułkowany i w stężeniu 2%. Tak więc nawet przy rogowaceniu mieszkowym daje radę. Będę szukać jeszcze innych, ale póki co ten jest najmocniejszy. Kolejna rada przyda się szczególnie w szkole czy w pracy, gdzie sezon grzewczy jest brany za mocno do serca i w budynku jest sucho i gorąco. To się chyba w szkołach akurat nie zdarza. No w moich zawsze było zimno. A
ale niech będzie. Chodzi o to, aby w takich sytuacjach nie odświeżać się poprzez psikanie twarzy tonikiem czy hydrolatem. To wbrew pozorom może wręcz odwodnić skórę. Jeśli bardzo chcecie to zrobić, to pamiętajcie przynajmniej, żeby od razu osuszyć buzię na przykład papierowym ręczniczkiem. Tak, żeby to nawilżenie samo sobie nie odparowało. Mam nadzieję, że te porady okazały się przydatne. Jeśli tak, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie w komentarzu hasło odcinka hashtag jesień. A kto ma skórę, łapka w górę. Dziś się z Wami żegnam. Buziaki, pa!